To jest Joanna Beretta Mola, lekarka, chirurg, pediatra. Nawet w międzyczasie gdzieś tam otworzyła swoją klinikę. Co o niej powiedzieć, no życie z Chrystusem. Działa w akcji katolickiej, swoją pracę lekarza widziała jako, konkretnie jako swoje powołanie. Miała nawet mawiać, kto dotyka ciała pacjenta, dotyka Chrystusa. No ale mimo wielu zaangażowań nie zaniedbywała życia rodzinnego. Wraz z trójką dzieci i mężem chodzili po górach, brali udział w koncertach. No ogólnie prowadzili fajne życie towarzyskie. Gdy była w czwartej ciąży, wykryto u niej włókniaka. Lekarze radzili jej, żeby dokonała aborcji, ale ona nie widziała takiej możliwości. Urodziła córeczkę, sama niestety umierając kilka dni po porodzie. Wiedziała, że jest duże ryzyko, ale postanowiła poświęcić swoje życie, żeby córka mogła żyć. Córka poszła w ślady mamy i została lekarzem. No i też razem z ojcem brała udział w uroczystości kanonizacji własnej mamy. To jest tak niesamowite. Jak myślę sobie o Joannie, to miłość jest zdolna do wielkiego oddania i heroizmu.